to jestem ja na moim oficjalnym koncie w Minecrafcie. A to jestem również ja, tylko na moim drugim koncie, o którym nikt nie wie. I w dzisiejszym odcinku wykorzystamy właśnie to moje drugie konto do tego, żeby móc zadomowić się na moim własnym serwerze. Ponieważ jak ja gram swoim kontem, to wszyscy wiedzą, że to jestem ja i totalnie nie mogę nic zrobić. Gdy będę miał zapasowe konto, gdy będę miał drugie konto, o którym nikt z was nie będzie wiedział, będę mógł swobodnie poruszać się między wami, wchodzić w interakcję z wami, tak żebyście nie wiedzieli, że to jestem ja. I widzowie, Switch! Tak się okazało, że w dniu, w którym to nagrywałem, musiałem robić cięcie, więc nagrałem tylko wstęp, ale fajny ten wstęp wyszedł, więc jestem dnia następnego. I dziś dalej kontynuujemy to, co mieliśmy zrobić, czyli trolujemy widzów. Dalej jestem na tym samym koncie, znaczy dalej trolujemy. To nie wiem, czy to będzie troll. Tak naprawdę w tym momencie rozpoczyna się moje granie razem z wami. Wy nie wiecie, kim ja jestem. Jestem pod ukrytym kątem, więc krótko mówiąc, mam okazję wejść w strukturę. Mam okazję się z wami zaprzyjaźnić, mam okazję być jednym z was. Tak, żebyście nie oceniali mnie, że jestem fajny ziomek przez to, że mam na imię Filip i na nazwisko Szczypka i że kanał na YouTube Szczypson mam, więc i że znam Paliona, to też. Żeby to was nie przekonywało do tego, że jestem super, tylko, że po prostu jestem fajny ziomek i sobie będziemy fajnie grali i tyle, dobra, nieważne. Znajdźmy sobie kogoś, do kogo polecimy i zobaczymy, co się będzie działo. Dzisiaj chciałbym po prostu, tak wiecie, bezpiecznie zagrać, czyli po prostu na tym ukrytym koncie spróbować u kogoś przetrwać na chacie, czyli po prostu włamie się do kogoś na chatę, może zrobimy tam jakąś bazę, zobaczymy. Kogo my tutaj mamy? Mamy troszkę graczy, jest ich więcej na pewno niż ostatnio, jak nagrywałem, gdzie ja tam wam mówiłem, że... o kurczę, ile ptaszków przed moim oknem. Ale fajne wróbelki. Wracając, jest więcej graczy niż było, więc dziękuję wam za to bardzo. Dzięki temu mam do kogo latać. I w tym momencie wybieram sobie z tych wszystkich osób, które widzę na serwerze, wybieram Natalka 1111. Uwaga, lecimy do niej. Natalka 1111. I jesteśmy u Natalki. Ej, dobra, jesteśmy w jakiejś jaskini. Wiecie co? Ja zrobię sobie tak. Gamma, żebyśmy coś niecoś widzieli, bo krótko mówiąc, jest lipa teraz i nie za wiele widzę. Tylko wiecie, co jest najgorsze? Ja chciałbym prowadzić też tu zwykły survival, więc ja nie chcę za bardzo z tego game moda korzystać. Ja chcę z game moda korzystać, tylko jak będę was musiał jakoś trollować. Ale jak będę chciał, tak wiecie, sobie po prostu pograć, to jednak fajnie by było takiego zwykłego survivala pocisnąć. Więc ja w tym momencie wpiszę sobie spectatora, wylecę sobie tutaj wyżej i zaraz się do niej włamiemy. Tylko ja muszę sobie ogarnąć takie, wiecie, podstawowe narzędzia jakiekolwiek, nie? Nie mam żarcia też, więc to też jest jakiś problem. Będę musiał ogarnąć sobie żarcie. A ja jestem w ogóle teraz na działce, czy jej się po prostu tu kopię. Tak się składa, że po prostu to moje konto ma przyznane permisje, takie, które wy jakby, których wy nie możecie mieć. Więc krótko mówiąc, jest to, no jest to troszkę oszukane, ponieważ ja nie do końca jestem zwykłym graczem. Dalej mam mimo wszystko uprawnienia administratora, ale nie wiecie, kim jestem. Nawet swojej działki nie będę zakładał, bo na pewno ją znajdziecie i na pewno mi ją zniszczycie, jestem pewien. Dobra, uwaga, robimy tak, robimy sobie craft. No, zostaw mnie! Ty jesteś administratorem, nie poznajesz mnie, pająku! Tutaj jest ta Natalka i zaraz sobie tutaj, że tak powiem, postaramy się do niej włamać i co nieco tutaj porobić. Tylko najpierw chciałbym wejść do środka i po prostu móc sobie ogarnąć podstawowe narzędzia. O, widzisz, Natalka, dzięki. To właśnie tego nie trzeba było. Patyków i o, no i super, no i fajnie. Po co ja zbierałem te deski? Dobra, no zapożyczam, przepraszam, ale po prostu chcę przyspieszyć ten proces. Zrobię sobie sam patyki, już sobie sam zrobię patyki, dobra, ale kobla sobie jeszcze zabiorę, masz go sporo. Dobra, i robimy łopatę, żeby mieć takie podstawowe narzędzia. Jest git i ja resztę oddaję, oczywiście, nawet z nawiązką oddałem deski. Wiecie, o co chodzi, widzowie? Oczywiście, że nie będę nikogo okradał, nie? Serio, nic nie zabrałem. Ej, dobra, przydałbym się jeszcze żarcie. No nie, no zostawcie mnie, co tu mamy? Skrzynka jakaś, tu jest jakiś toj. Co to jest w ogóle? Dobra, zostaw mnie. Co my tu mamy? Potrzebuję żarcia. Czy tu było gdzieś żarcie jakieś jeszcze, bo ja nie zwrócę na to uwagi? Okej, wezmę to. I tak to by się to nie przydało, Natalka, okej? A dla mnie to będzie zawsze coś do gęby włożyć i będzie dobrze. Dobra, nie bijcie mnie, błagam. Dlaczego wy mnie widzicie, jak ja mam wanisza? O kurczę, troszkę ryzykownie na jej oczach otworzyłem drzwi. O nie, przepraszam. Dobra, bigo. Dobra, przejdźmy tędy tutaj i zobaczmy, jak wygląda jej baza. Czy ja jestem w stanie tutaj cokolwiek zrobić, żeby się tu gdziekolwiek ukryć, tak żeby widzieć ją, a żeby ona nie widziała mnie? Wiecie, o co chodzi? Ona w ogóle, nie wiem, czy ona słyszy, że ja tutaj drzwi otwieram, nie? Powinna to słyszeć, że tak mówię. O, dobra, tu jest dobre miejsce na bazę, nie? A jakby jej to tak zamurować, że wiecie, że tu nigdy nic nie było niby? No nie wiem. Nie, no dobra, poszła se, nie, no. Jest na serwerze, tylko gdzieś sobie poszła. Dobra, czyli mamy czas, może tu wróci, dobra, robimy akcję, uwaga. Rozwalamy tutaj to wszystko. Dobra, mamy klapę i teraz, patrzcie to. I tu, dobra, coś takiego. I teraz, żeby nie było tutaj nic podejrzanego, że... Kurczę, nie to. Żeby nie było nic podejrzanego, wiecie, że tak są po prostu dziwnie postawione te rzeczy, to robimy coś takiego. Przechodzimy sobie na drugą stronę i w ten sposób żyjemy sobie w bazie tutaj, prawda, Wicki i zobaczymy, po jakim czasie ona się zorientuje, że tutaj ktoś u niej mieszka, tak po prostu. To jest dobrze zrobione, ale dobra, lekko to powiększymy, bo jest tu lekko ciasno, wiecie, o co chodzi. Trzeba, jeżeli ja spędzę tutaj nad tą bazą jakieś
pół godziny. Zbuduję tą bazę i ona tutaj nie przyjdzie, to będzie mi smutno. Dobra, powiem wam szczerze, że mamy lekki przypał, bo ona tutaj nie przychodzi. I... chyba wiem dlaczego. Bo wyszła z serwera. Dobra, no trudno, w takim razie zostawiam jej to tutaj tak jak wszystko było. Zabieram sobie klapy i przepraszam, że ci daleko zniszczyłem, ale może to kiedyś naprawię. Ej, dobra, co jest? Nie mogę go bić! Dobra, pójdźmy do Toffee 914. Okej, jesteśmy u Toffee 914. Okej, dobra, to widzę, że tu jest potencjał. Tu jest potencjał! Czuję to! Czuję! Dobra, tylko słuchajcie, jak tutaj teraz to wykombinować? Jest tak, mamy Vanisha, więc póki co swobodnie się tutaj mogę poruszać, ale nie chciałbym do końca czuć się tak bezpiecznie, wiecie o co chodzi, żeby były jakieś emocje, więc może ja w tym momencie stanę sobie w tym miejscu, wyłączam sobie tego Vanisha, jestem już normalnie widoczny i teraz w tym momencie muszę rozkminić, gdzie mam pójść. Tu widzę, że jest jakaś klapa, czy ona prowadzi do jakiegoś przejścia? Może tak być. O nie, mam nadzieję, że mnie nie widziała, proszę, oby nie. Dobra, chyba mnie nie widziała, więc mamy chyba luz, dobra. Chlebeczek ma sobie tutaj, prawda? To jest ryzykowne poruszać się w tym miejscu, bo jak ona mnie zobaczy, to jest koniec. Antek 11 lat. Ja pozwól, że przejrzę twoje skrzyneczki lekko, dobra? Dobra, buduję sobie coś, dobra, sprawdzamy skrzynki. Przepraszam, że jestem takim perfidnym złodziejem, ale... ale mnie skusiły. Przepraszam, przepraszam. W każdym razie, w każdej chwili możecie mnie zabić, wiecie o co? O kurczę. Dobra, to nie jest bezpieczne tutaj chodzić sobie. Dobra, robię sekretną bazę w polu. Sekretna baza w polu widza. Dobra, i uwaga, zobaczymy, czy oni to znajdą. Schodzimy sobie tutaj niżej. Tu jest jakaś tabliczka, czy ona jest jakaś ważna? Enchant i free itemsy, dobra, jest ważna. Dobra, woda nam się nie wlatuje i możemy w tym momencie robić sobie sekretną bazę. No i git, no i fajnie, a mam łopatę, dlaczego ja to kopię ręcznie? O nie, woda. Druga woda. Dobra, robimy taką akcję, będzie to design w mojej bazie, uwaga, patrzcie to. Pierwszy raz taką bazę robię, tu jakiś tunel tu jest. Oj, niedobrze. Niedobrze, tu jest jakiś tunel, dobra, murujemy go w ten sposób. Dobra, jak co, to nie ja. Dobra, widzę, że Viz tam sobie ciągle chodzi i jakby nie... tam jest. Toffee 914 sobie chodzi i, że tak powiem, nie przeszkadza. Nie przeszkadza aktualnie fakt, że ja tutaj gdzieś sobie tutaj, prawda, jakąś bazę robię. Jak widzicie, wygląda ta moja baza całkiem ciekawie. Zróbmy sobie crafting w tej bazie oczywiście. Dajmy go tutaj w tym miejscu. Zróbmy sobie piecyk, bo to jest ważne do takiej bazy. Mam nadzieję, że gdzieś będzie jakaś wełna, żeby zrobić łóżko. Ewentualnie jak nie będzie, to bierzemy po prostu gotowca. Gotowe łóżko, które ktoś ma i po prostu je sobie, że tak powiem... przytulimy, dobra? Tu jest za... a dobra, plecami do nas stoi. Jest wełna jedna. Weźmy. Nie będę już brał tej łopaty, bo jest zenchantowana. To już jest bardzo prywatna sprawa. Dobra, zrobimy sobie dwie kolejne wełny. I deski mamy. O kurczę, słyszała chyba te... skrzynkę słyszała otwierającą się. To jest ryzykowne. Szuka kogoś. Tu, zobaczcie, co ty tutaj masz. Ja nie wiem, czy coś brać... A co ty tu robisz, perfidny złodzieju? Siema, cześć. Ej, dobra, nie mogę dać po sobie poznać, że jakby... idź mi pisze, idź. Serio, mam iść stąd? Mogę tu zamieszkać? Proszę, zgódź się, błagam. Ktoś tu lawę wylał! Co jest? Tofi napisał, nie to mój dom, idź stąd, no i tyle, i po prostu mnie wyganiają, ta, no i dobra, jak... Ty byś widziała, kim ja jestem, to ty byś mnie nigdy w życiu za nie wygoniła. Ej, dobra, zlatują się tu ludzie jacyś, chcą mnie pogonić, dobra, już idę ze stąd, idę, spokojnie. Ej, lawa tu się rozlewa, co tu się wyprawia? Halo! Lub do mojej bazy, no i super. Czekaj, palę działkę kogoś. Ej, dobra, no co jest, grane, dlaczego pali działkę? Ej, dobra, nie, lecę teraz w obronie. Mopsku, ej, czemu palisz działkę? Mopsku. Uwaga, dobra, zobaczymy, co mi odpisze. A on nie wie, że ja tutaj jest administrator i on może dostać bana. No. Ej, o co tutaj chodzi? Nie rozumiem. Ej, czy my właśnie przyłapaliśmy jednego... Ej, nie rób. Tak, usuń tę lawę. Ej, dobra, ja jestem świadkiem chyba jakiegoś... nie wiem, jakiegoś... dziwnej sytuacji. Szymon prosi, żeby przestać. Mopsku. Mopsowice. TP Mopsku. Dobra, wyjaśnił mnie, nie? Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz jesteśmy u tego mopsa. Czekajcie, włączę sobie flya i zobaczmy,
Co tu się wyprawia? Dobra, czy on... Gdzie oni mają jakby... Ja muszę znaleźć ich działkę. Bo ja w tym momencie jestem na, że tak powiem, szeryfem, który może wyciągnąć konsekwencje z tego, bo jeżeli mobsku zniszczy komuś działkę, jak się to mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. A ja jestem tutaj Bogiem na tym serwerze i będę go karał i zadam mu palę całą działkę jego, nie? Tylko muszę zlokalizować, gdzie to jest. The visit mopsowice. Miód dla moich uszu, właśnie zniszczył komuś działkę. Ja mu teraz wysadzę wszystko w pizdu. Dobra, o jak tu pięknie, jaka szkoda by była, żeby tu się coś zniszczyło. Dobra, uwaga, mops ku, dawaj na mopsowice. Dobra, i robimy teraz akcję, patrzcie to. Oj widzowie, to nie będę tutaj tolerować takich rzeczy. MSG mops ku, wysadzam mopsowice. Napisało ok. Ja tu gram tylko po PvP. No dobra. Okej. Nie ma problemu. Żadnego, najmniejszego nie ma takiego problemu. Dobra, patrzcie, tu jest mops i właśnie się z kimś leje. Oj, tam się dzieje. Oj, tam się dzieje. Chyba ktoś zginie. Dobra, ja nie mogę nikogo bić. Ja nie mam permisji na bicie nikogo. Oni mogą mnie lać, a ich nie mogę. Dobra, to jest niesprawiedliwe. Bardzo mi się nie podoba to, co zrobił mobs, bo spalił czyjąś działkę i nie róbcie tak, bo jak ktoś tak będzie robić, to serio, będziemy wyciągać konsekwencje, a ja to zgłoszę. Jest to na nagraniu pokazane i... No, zobaczymy, co się z tym wydarzy, ale nie podoba mi się to. Tak wygląda działka, na której zbudowałem moją bazę i bardzo mi się to nie podoba, że tak to zostało rozstrzygnięte, bo kurczę, to jest psucie rozgrywki, widzowie. To jest psucie rozgrywki sobie nawzajem. Jakby widzowie chcą sobie tutaj pograć, niektórzy chcą pobudować, niektórzy chcą się pobić i okej. Ale nie powinniśmy niszczyć komuś tego, co ktoś zbudował, tak po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś tutaj jest pod PvP i że kogoś nie interesuje jakby działka. No, pozbyłem się tej lawy stąd, tak żeby tutaj mogli normalnie sobie funkcjonować i w ten sposób jestem w stanie może tutaj dostać się, że tak powiem, na tą działkę i zawiązać tutaj pewien sojusz. Byłoby naprawdę całkiem ciekawie, bo nazwa podoba mi się, chlebeczek jest fajna. Tylko musimy znaleźć teraz właścicieli tej wyspy i przed chwilą oni tu byli, a teraz już nie wiem, gdzie oni są. Może pójdzie na swoją działkę z powrotem? Iść na swoją działkę, proszę. O, teleportnęła się gdzieś, dobra, lecimy do niej. Dobra, jest na swojej działce, git. Dobra, uwaga, ja teraz tutaj się pojawiam. Vanish, dobra. Usunąłem lawę. Nie fajnie, że wam to zalali lawą. Mogę tu zamieszkać? Proszę, pozwólcie mi, błagam. Odpisują mi, jak oni mnie wyrzucą stąd i powiedzą, że nie mogę, to mi będzie smutno. Ty jesteś po ich stronie, więc idź stąd. Nie jestem po ich stronie. Szukam kolegów. Jestem nowy. Proszę, zaufajcie mi. Jestem kumpel. Poza tym ja i tak już mogę na tej działce wszystko robić, bo mam permisję. Co, mogę tutaj mieszkać? Pozwólcie mi, kapcia, siema. Mogę być jednym z was, proszę. Potrzebujecie takiego jak ja. Kapcia napisała nie. Dobra, patrz to teraz, co tu się wyprawia. Zejdzie tu, proszę, chodź. Chodź. To moja baza. Mogę tu zamieszkać. Zbierz pszenicę? No kurczę, pytasz i kurczę robię. Normalnie, tak o. On jest w szoku teraz, bo ja nie powinienem móc tego robić, jakby jestem na ich terenie działki, a ja to robię. Ciekawe, czy się zorientują. W ogóle nie, jest kurczę luz, nie? Dobra, zbieraj pszenicę, normalnie. Jesteś jednym z nas, nie dodaliśmy cię do działki, ale jesteś jednym z nas, luz. A, nie chcą tu pszenicy. Okej, chcecie tu sadzić co innego. No dobra, no to co? My się stąd wyprowadzamy? Mogę z wami. Ej, dobra, robię akcję. Szczypson to mój kuzyn. Ciekawe, czy się na to nabiorą, nie? Ej, jak się nabiorą, to jest, nie? Serio, gram teraz u niego na kompie. Ej, dobra, tak mi się podoba to trollowanie i to będzie coś pięknego, ta seria. Pozwólcie mi, no nie, one mnie biją, nie chcą mnie w swoim składzie. Dobra, poczekajcie tutaj chwilę. Przyjdzie Szczypson. Dobra, słuchajcie, wychodzę i przełączam się na moje konto i wracam tutaj do nich z powrotem i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Dobra, jestem na serwerze, uwaga, idziemy na Kidowice SMP. Teraz tak, Vanisha mam włączonego, wyłączony Vanish, TP, Tofi. Dobra, uwaga, co jest grane, dobra, i teraz idę za nimi ja i zobaczymy, kiedy się zorientują. Uwaga, to jest jeden z lepszych trolli, jaki robię w życiu, nie? Idź do przodu, nie chcę pójść przez ciebie, lekko cię laguje. Jest w szoku, patrz ją. Ucieka przed szkieletem jakimś, nie bij. Czemu nie chcecie Kacperka w swojej działce?
To jest tak dobre, nie? I teraz napiszą, że chcą. Siema, Kamcia napisała. To Fi914 napisała XDDDDD. Zaraz wbiję tu Kacperek. Okej? Okay? Bawię się przednio. Tofi, nie! Aha. No dobra, Tofi. Nie chcesz Kacperka w teamie? To nie. A ty stworzysz team z Kacperkiem? Skłócę te dwie dziewczyny, przysięgam. Nie będą chciały ze sobą rozmawiać, nie? Kapcia napisała nie! Sztywne są przy tym, dobra. Mopsku, dołasz do mnie, Szczypson, dobra. Ja słyszałem, że ty zniszczyłeś bazę Tofi i Kapci. No bo mnie wkurzyli. No i dobra, i teraz patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się teraz dzieje. Ręka sprawiedliwości, czyli moja ręka sprawiedliwości, wyciąga teraz konsekwencje z tego. Dobra, uwaga, ręka sprawiedliwości, czyli ja. TP, hir, mops, ku, no i elo. No i witam. I co teraz? Poszedł se! Nara, dobra. TP, mops, ku. Kill, mops, ku. Nara! Co on mi napisał? Ty jesteś jakiś wulgarny. Chyba będzie ban, co? No to se dawaj ban. Dobra, wyzywanie administracji było, dostaję bana na 2 dni. Żegnam. Byłem świadkiem tego, jak zniszczył komuś działkę i nie będę tego akceptować. I to, że miał kitkoksa, nic tutaj nie zmienia. Zachowanie nie było fajne, więc widzowie, nie róbcie tak, bo jest to naprawdę, no, niefajnie. Tym nie do końca miłym akcentem kończę ten odcinek z takim wnioskiem, że dziwnie jest czasem, bo chciałem się miło pobawić, a wychodzi na to, że tutaj są osoby, które psują innym rozgrywkę, ale przez to, że mam swoje multikonta i jestem w stanie wchodzić tu i być szeryfem, no to będę tym szeryfem. I jeżeli będzie się działo coś niefajnego i ja to zobaczę, będę wyciągać z tego konsekwencje, więc proszę się zachowywać. Przede wszystkim sobie grajcie, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy Kacperek albo jakiś Maciuś wbije i będzie chciał z wami sojusz. A kto weźmie sojusz, ten, no, może coś dostanie.